bilans nie jest najlepszy. Myśleliście, że może po nowym roku ta przerwa wam da jakiegoś takiego kopa, bo trudno powiedzieć, czego potrzebujecie, trochę spokoju czy jakiegoś impulsu. Na pewno potrzebujemy wygranej końcówki. W tym sezonie bardzo dużo poprzegrywaliśmy końcówek i dużo setów na przewagi, gdzie myślę, że jedna, dwie piłki mogłyby troszeczkę sprawić, że nabralibyśmy pewności. My jesteśmy w trudnym momencie, ponieważ no jeszcze dzisiaj na sam koniec kontuzja Pawła, nie ma Mariusza, wcześniej mieliśmy troszeczkę bez problemów zdrowotnych. Trudny sezon, ale musimy sobie poradzić. Bo to jest chyba kolejny mecz, który ja tak kojarzę, że gracie dwa sety takie sobie. W jednym faktycznie macie te swoje szanse, ale pracuje tak naprawdę troszkę. Tak, zazwyczaj gramy właśnie dwa sety bardzo dobrze i gdzieś potrafimy się pobudzić w jednym secie. Szkoda, bo dzisiaj momentem graliśmy w ataku naprawdę genialny mecz, tylko że graliśmy po prostu beznadziejnie w polu serwisowym. Ewidentnie dzisiaj 16 błędów bez żadnego asa, to jest wynik, który nie pozwoli na to, żeby wygrać chociażby seta z zawierciem. Ma trener jakiś pomysł na to, co zrobić, żeby zacząć wygrywać po prostu? Musimy robić dalej swoje, musimy trenować, musimy wierzyć w to, że za chwilę przyjdzie nasz czas, że nastąpi moment, w którym coś się odwróci. Ja będę z samego końca wiedział. Jak dobrze pamiętam, to w pierwszej rundzie tak dosyć mocno zaliście Lubin. Teraz jedziecie do nich. Ja myślę, że każdy... Będzie ten moment. My będziemy w każdym meczu szukali o zwycięstwo. Dzisiaj też przyjechaliśmy o zwycięstwo. Zespół z Zawiercia był na tyle dysponowany dobrze, że no nie potrafiliśmy w dwóch setach nawiązać walki. W trzecim było troszeczkę lepiej. Jeżeli chodzi o zespół z Lubina, to gra naprawdę bardzo fajną siatkówkę i też walczy. Jest bardzo dużo wyników naprawdę na styku i spodziewamy się bardzo ciężkiego spotkania, ale idziemy z myślą o walce o zwycięstwo oczywiście. Dziękuję bardzo.